To niewątpliwie wydarzenie, które zapisze się w annałach Grudziądza. To wydarzenie dzisiejsze dedykowane jest oczywiście jednej osobie, osobie Wiktora Kulewskiego. Osobie, która tu działała, która tak naprawdę walczyła o polskość, o to, żeby tutaj odrodziła się nasza piękna ojczyzna. Ale jego działania były dalsze. Zabiegał o to, żeby rzeczywiście polityka była przyjazna i żeby ta polityka służyła mieszkańcom, służyła ludziom i służyła do budowania przyszłości narodu. Taki był Wiktor Kulewski. Dzisiejsze nasze spotkanie nie kończy się tutaj w Grudziądzu. Następne odbędzie się w Jabłonowie, dedykowane będzie przyszłości i zagrożeniom samorządu, gdzie spotkamy się z samorządowcami wszystkich stanów z województwa kujawsko-pomorskiego, jak również z liczną gronem senatorów z komisji samorządowej i tam będziemy w innym temacie rozmawiali i dyskutowali. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie senatorze. Proszę mi pozwolić powitać i przepraszam za pominięcie pana prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Zbigniewa Sosnowskiego. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Grudziądza pana Macieja. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć po raz kolejny w Grudziądzu pana marszałka Senatu, pana profesora Tomasza Grodzkiego. Rzeczywiście dzisiaj wydarzenie jest wyjątkowe, bowiem przypominamy sobie cały dorobek, życiorys wielkiego grudziądzanina, który był związany z tą ziemią, wielkiego patrioty Wiktora Kulewskiego. Korzystając z okazji w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować inicjatorom tego przedsięwzięcia, panom senatorom i oczywiście panu marszałkowi za to, że wspiera te grudziądzkie inicjatywy, a przypomnę, że to nie jest pierwsza tego typu inicjatywa. Rok temu, w lipcu 2020 roku, także z inicjatywy senatora i przy wsparciu pana marszałka, senat uczcił inną wybitną postać związaną z naszym regionem, z Grudziądzem, wybitnego doktora, profesora Rybgiera. Zatem te dwie postacie się niewątpliwie łączą i to, co powiedziałem wcześniej, łączą się niejako z panem marszałkiem, dlatego że pan marszałek jest medykiem, wybitnym medykiem, jest profesorem, tak jak Rybgier, ale też jest wybitnym politykiem, człowiekiem, który dba o praworządność, o przestrzeganie konstytucji, czyli jest osobą, której ideały Kulewskiego, myślę, panu marszałkowi są bardzo bliskie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność, także innym przedstawicielom parlamentu. To jest dla nas naprawdę wielki zaszczyt gościć wszystkich państwa w Grudziądzu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzięki wielkie, szanowni państwo, panie marszałku, drodzy gospodarze. Dla nas jest to wydarzenie szczególne, ponieważ Wiktor Kulewski był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast przed wojną. Stał po dobrej, zielonej stronie mocy, można powiedzieć, i walczył o Polskę, póki jej nie było, a gdy odrodziła się, to walczył, żeby była Polską demokratyczną, sprawiedliwą, Polską, która daje szansę dla wszystkich i walczył i zabiegał o to, żeby media były dostępne w języku polskim najpierw, a później, żeby były powszechne, żeby każdy mógł z nich skorzystać. Gazeta Grudziądzka była największym polskojęzycznym na świecie czasopismem, periodykiem, gazetą, który wychodził w okresie międzywojennym. To jest miara jego sukcesu i skala jego zaangażowania. I dzisiaj też trzeba wspominać o tym, że media muszą być wolne, media muszą być dla wszystkich, muszą być różnorodne, nie mogą być tylko i wyłącznie z jednej strony i jeden pogląd może być tylko prezentowany, tylko muszą być wszystkie poglądy. Nie wolno tych praw i wolności dotyczących dostępu do informacji, dostępu do prasy, radia, telewizji, dzisiaj internetu w żaden sposób ograniczać. I to jest wyzwanie, które za chwilę stanie przed polskim senatem i myślę, że jak w Sejmie większość opowiedziała się przeciwko tej wolności, tak senat opowie się za tą wolnością, a nasza obecność na czele z panem marszałkiem najlepiej chyba o tym świadczy. Więc jest to przykład patriotyzmu Wiktora Kulewskiego, jest to przykład oddania demokracji i on nie umiera
z momentem, w momencie odejścia osoby z tego świata, tylko jak widać, po prawie 100 latach jest wciąż żywy i przenoszony dalej. Bardzo dziękuję panie prezesie. Proszę o zabranie głosu marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Tomasza Kowalskiego. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich. Chciałem wyrazić radość, że już po raz drugi jako marszałek Senatu mam okazję odwiedzić piękny Grudziądz z piękną promenadą nadwiślańską, z pięknymi, czekającymi jeszcze na rewitalizację spichrzami, z przepięknym pomnikiem Ułana i Panny, ale przede wszystkim z tej okazji, że wspominając wielkiego patriotę, człowieka, który zbudował na tamte czasy potężny koncern medialny, mieliśmy okazję spotkać się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która licznie wzięła udział w tej konferencji poświęconej panu Wiktorowi Kulerskiemu, którego życie jest przykładem tego, że nie zawsze walka o polskość, że nie zawsze głęboki, szczery patriotyzm spotykał się z odpowiednim uznaniem. Tym bardziej chcieliśmy przekazać młodzieży przesłanie, że warto mieć marzenie, że warto podążać za tymi marzeniami. Kulerski miał marzenie o wolnej Polsce i nawet będąc posłem do Reichstagu, gdy Polski jeszcze nie było, o to walczył i w 1918 roku dożył sukcesu i miał okazję jeszcze działać w wolnej Polsce jako, jak go tu nazywano, hetman ludu albo siewca nieustraszony, który tą Polskę chciał, dbał przede wszystkim o lud, o małych i średnich rolników i jako senator Rzeczypospolitej w 1931 roku wygłosił słynną mowę, którą można znaleźć do dziś w stenogramach senackich i która została wydana. Dlatego z radością przyjąłem inicjatywę pana posła, pana senatora Bobera, pana senatora Klejny i innych senatorów, aby uczcić go specjalną uchwałą, która mam nadzieję przejdzie jednogłośnie na najbliższym posiedzeniu w dniu 10 września i z radością ją podpiszę. Tyle z naszej działalności w Grudziądzu. Czeka nas jeszcze ważna konferencja samorządowa. Czeka nas wizyta w innych miejscach tego pięknego województwa. No i cały dzień spędzimy na tej gościnnej ziemi. Bardzo dziękuję panie marszałku. Ze względu na nasz harmonogram mamy 5 minut, więc czas na dwa pytania. Bardzo proszę. Panie marszałku, Radio PIK, za kilka godzin rozpoczyna się forum samorządowe. Proszę powiedzieć o zagrożeniach dla samorządów w tej chwili. Czy takie pan widzi? No, Senat ma oczywiście szersze zadania niż samorząd, ale reprezentacja samorządu w Senacie jest niezwykle silna, bo mamy tam senatora Frankiewicza, senatora Tyszkiewicza, senatora Gromka, byłych prezydentów i jesteśmy świadomi, że władza, próbując cofnąć nas z rodziny krajów demokratycznych, stara się wysuszyć samorządy poprzez stopniowe ograniczanie finansowania. Dlatego tego typu konferencje, tego typu działania, aby obronić reformę samorządową, która była bodaj najlepszą reformą rządów premiera Buzka, musimy wszyscy gromadzić siły i bronić samorządności, bo nie ulega wątpliwości, że lokalni działacze, lokalne władze lepiej wiedzą, komu jest potrzebna jaka droga, jaki chodnik, jakie przedszkole, niż władza centralna w Warszawie. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, bo pamiętamy 40 parę lat centralizmu, co prowadziło do przysłowiowego braku sznurka do snopowiązałek, a jak się śmiano, za chwilę zabrakłoby piasku na Saharze, gdybyśmy tam urzędowali. Będziemy bronić samorządu, Senat stoi po stronie samorządu i między innymi mój przyjazd na tą ważną konferencję, skoncentrowaną akurat bardziej na zagadnieniach rolniczych i samorządów rolniczych, jest tego wyrazem. Dziękuję panie marszałku, bardzo proszę do pani 24. Panie marszałku, stan wyjątkowy popiera pan, czy czuje się pan odpowiednio poinformowany na ten temat?
Pani redaktor, żeby cokolwiek popierać czy czemu przeczyć, trzeba mieć na ten temat jakąś wiedzę. Tymczasem władza żąda od opozycji bezwarunkowego poparcia, podczas gdy tak naprawdę niewiele wiemy. Nie została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a powinna być. Dlatego, że nie wiemy, czy zagrożenie na granicy białoruskiej jest realne, czy tylko władza przykrywa swoją nieudolność, odsuwając wolne media 3 km od granicy, aby nie mogli swobodnie relacjonować tego, co się tam dzieje. Nie wiemy tego. Wszystko wyjaśni się w debacie sejmowej, ale źle się stało, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która jest do tego powołana, aby zbierać się i doradzać prezydentowi w takich sytuacjach, w ogóle nie została zwołana. Zobaczymy, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Mam nadzieję, że w trakcie obrad sejmowych przynajmniej część tych pytań zostanie wyjaśniona. Bardzo dziękuję panie marszałku, dziękuję państwu za udział w konferencji, dziękuję wszystkim państwu i do zobaczenia. Zapraszamy do Jabłonowa na 13.30.